Meghan Markle po pierwszym porodzie zmagała się z kompleksami. Sama publicznie o tym nie mówiła. O jej obawach opowiedziała zwyciężczyni konkursu Elle Child Awards, która przytoczyła swoją rozmowę z Markle i księciem Harrym. Meghan Markle walczyła z kompleksami. Książę Harry ją wspierał. W dobie social mediów, gdzie bombardowani jesteśmy zdjęciami idealnie wyrzeźbionych ciał, a młode mamy chwalą się tym, jak szybko udało im się wrócić do formy sprzed ciąży, wielu z nas zmaga się z kompleksami. Zapominamy przy tym, że każdy z nas jest inny, a dochodzenie do siebie po ciąży i porodzie to kwestia indywidualna. Podobnie, jak wiele młodych mam, tak i Meghan Markle po urodzeniu dziecka miała kompleksy. Okazuje się jednak, że wtedy wspierał ją w książę Harry. Dowodzi tego rozmowa z uczestniczką konkursu Elle Child Awards. 10-letnia Mina Ryan Nicholas z Manchesteru wspominała bowiem rozmowę z książęcą parą. Dziewczynka przyznała, że podczas wymiany zdań skomplementowała księżną. Wyglądasz niesamowicie, a dopiero co urodziłaś dziecko, powiedziała dziewczynka. Wówczas głos zabrał książę Harry, który z czułością spojrzał na żonę i zwrócił się do niej. Widzisz, mówiłem ci. Ta krótka wymiana zdań wskazuje na to, że Meghan dzieliła się już wcześniej z Harrym swoimi obawami dotyczącymi jej ciała, a ten ją wspierał i komplementował. Warto nadmienić, że Meghan Markle zdrowo podeszła do kwestii związanych z powrotem do formy po obu ciążach. Nie wywierała na swoim ciele presji i nie forsowała organizmu.